Tu Antek i jego rodzina. Słuchajcie. Jesteśmy w Katowicach. Słuchajcie, a Antek zapomniał o czym? Co wkładałeś wczoraj pod poduszkę? Zęby. O! Jest. Nie ma. Więc ja się. Słuchajcie, jest nawet list. Cześć, to Antoś. Mam przeczytać, Antek? Co? Mam przeczytać? Cześć, Antoś, byłeś bardzo dzienny. Wiem, że liczyłeś na dużą nagrodę, ale inne dzieci też muszą ją dostać. Wróżka, zębuszka. Ps, zostawiam ci ząb na pamiątkę. Wiem, że jedziesz do babci, pokaż go jej. No zobaczymy, czy jest tu ząb. No jest, jestem. Czerwony kieł. Co, Antosiu? Może od razu otwieramy kalendarz adwentowy, co? To zostaw, nie wyciągaj, żeby nam nie wypadł. Dobra? A ja sobie zostawię pieniądze tutaj. Dobra. A co, dobry dała nagrodę, czy? Dobra. Dobra. Spadłeś ze stawki, co? 21. Co to tu? O, jak dzisiaj szybko. Ty już wiedziałeś, jaki paczka ma numery. Rozrywaj. Justynka, zostaw tą kość dla psa. To piesek. Ciocia kupiła dla pieska. Antoś, rozrywaj. Gdzie to jest? Tu, rozrywaj. Ciągnie. Co to jest? Patelki. I karteczka. Rodzinna sesja foto. Czyli musimy wam zrobić zdjęcia. Słuchajcie, zobaczymy sweterki. Tu jest chyba... A, tu jest Renifer Rudy. Podobny do Antka, nie? I to wszystko. Pingwinek dla Justynki. A tu pingwinek. To chyba dla Justynki, co Justysia? A czemu nie ma takiego pomponika? O, słyszycie? Dlaczego Antosia nie ma takiego pomponika? A Justynka ci kość przyniosła. Nie chcę. To nie jest na ludzi, to jest na psów. Ciocia jeszcze śpi, Antosiu. W ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że trzy staramy, nie? Oni już się obudzili. Muszą okazji na to. No, takie życie z dziećmi. W sobotę rano. W sobotę. Po podróży. Przed następną. A jaka teraz będzie paczka? Dobra, to życzymy wam wszystkim. Ale mało paczek. Trzymajcie się. Miłego dnia. My dzisiaj jedziemy do babci i dziadka. Pa, pa. 22.